porządku obrad. Cztery oświadczenia i komunikaty. Kto z Państwa radny chce zabrać głos? Proszę bardzo. Proszę Państwa, chciałabym o trzech kwestiach powiedzieć krótko. A mianowicie po pierwsze według ustaleń i jakby nowego systemu przekazywania informacji w gablotach będących w dyspozycji Rady Dzielnicy Dziewiątej. Państwo radni, pan Krzysztof Mucha, pan Władysław Bartko, pan Maciej Boła, pan Marian Radakowski zobowiązali się, że będą przynajmniej raz w miesiącu uaktualniali istniejące tam informacje. I tutaj są kolejne, że tak powiem, informacje, materiały przygotowane dla Państwa radnych. Ale ja chciałam zwrócić uwagę na jedną informację, mianowicie taką tabelę, która znalazła się w piśmie kraków.pl. Mianowicie są to stawki proponowane za odpady, które stawki to prawdopodobnie będą już aktualne niebawem od miesięcy letnich. I one będą tam się znajdowały na tych tablicach, ale równocześnie jest taka prośba od zarządu, abyście Państwo także w miarę swoich możliwości te informacje na swoich terenach przekazać. No to będzie na stronie internetowej i może w gazetce jeszcze, ale to jest kwestia o tyle pilna, że do końca kwietnia mają być podpisywane umowy. Dlatego też możemy nie zdążyć z tą informacją w gazetce, stąd też moja prośba. Teraz kwestia druga to planowane w tym roku konkursy na terenie dzielnicy. Rada Dzielnicy jest współorganizatorem, oczywiście są także partnerzy i jest to druga edycja konkursu Dzielnica Dziewiąta Dzielnicą Ogrodów. Ponieważ w ubiegłym roku był to taki, powiedzmy sobie, bardzo skromny konkurs z odzewem nie tak wielkim, jak spodziewaliśmy się, dlatego bardzo liczymy na Państwa także działania w tym kierunku, zachęcanie wszystkich tych osób, które są takimi pasjonatami, aby zechcieli wziąć udział w konkursie. No to jest fajna zabawa, no można także ewentualnie kusić nagrodami, które będą także w tym roku oczywiście atrakcyjne. I drugi konkurs, który przygotowujemy, to jest konkurs na grafiki w przestrzeni publicznej. To jest, że tak powiem, przedsięwzięcie może bardziej, że tak powiem, zobowiązujące, dlatego że wymagane są rozliczne dokumenty, aby można było ten konkurs zrealizować. Jesteśmy w trakcie zbierania tych wszystkich informacji i także dokumentów i szerzej myślę, że na najbliższej komisji, na posiedzeniu najbliższej Komisji Edukacji, Kultury i Sportu zostanie to omówione. Wtedy no, myślę, że po jakichś uzgodnieniach otrzymacie Państwo informacje wraz właśnie z tą prośbą, aby zachęcać no, tych, którzy mogą uczestniczyć, bo oczywiście nie wszyscy, aby uczestniczyli w tym konkursie na grafiki w przestrzeni publicznej, a jeżeli nie będą aktywnie uczestniczyli, to aby przynajmniej nie przeszkadzali i wykazali daleko idące zrozumienie i przychylność. I teraz kwestia trzecia, to taka informacja, którą zapewne Pan Przewodniczący będzie chciał jeszcze uzupełnić, mianowicie jest to decyzja zarządu dotycząca włączenia się do obchodów takiej bardzo ciekawej i okrągłej rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja.
I wydaje mi się, że jest to dla nas jako dzielnicy zaszczyt, ponieważ jesteśmy jedną z trzech dzielnic w Krakowie, która będzie realizowała te obchody z wsparciem pana wojewody, pana prezydenta oraz pana marszałka. My oczywiście, jeżeli państwo jesteście tym zainteresowani, ja sądzę, że tak, możemy przekazać, jaki jest stan przygotowań w dniu dzisiejszym. Dziękuję bardzo. Pozwolę sobie udzielić takich skrótowych informacji odnośnie dzisiejszego spotkania z asystentem pana wojewody, dzielnicy 13, z udziałem przewodniczącego i radnej dzielnicy 13, z udziałem moim i pani radnej Grotowskiej oraz przedstawicielki Domu Kultury Podmurze jako realizatora spodziewanego tych obchodów. Obchody Maliszewski, pan Maliszewski to jest asystent wojewody. Oczywiście dyskusja była dość burzliwa, ponieważ czasu jest niewiele i wbrew pozorom ten czas trochę żeśmy ostatni stracili, to nie z naszej winy jako dzielnic, ponieważ my jako dzielnicy przygotowaliśmy swoje harmonogramy i swoje kosztorysy dla pana wojewody, ale to wszystko jakoś się ślizgnęło w czasie i nie zostały podjęte wcześniej decyzje. W tej chwili jesteśmy na etapie takim, że przedstawiliśmy swoje kosztorysy nieco zmodyfikowane i ustaliliśmy, że te obrady będą się odbywać w tle obrad w mieście. Mianowicie początek przedpołudniowy by się odbywał w dzielnicy 13 Parku Bernackiego, po przerwie obiadowej, gdzie są również uroczystości z udziałem władz miasta w mieście i żeby umożliwić ewentualnym mieszkańcom uczestniczenie w tych obchodach. My zajęliśmy sobie pozycję popołudniową w postaci takiej radosnej majówki. Miejmy nadzieję, że pogoda i temperatura nam pozwoli. I oczywiście te obchody by odbywały się na terenie tu KS Borek jako terenu no, w miarę dostępnego, a zamkniętego tak, żeby można było ogarnąć to. Miałoby to formę związaną z obchodami w postaci różnych występów, pieśni, orkiestry, zawodów sportowych, przy czym realizacja jest zależna od decyzji pana wojewody, która najwcześniej zapadnie w poniedziałek. To jest decyzja związana z finansami, ponieważ wiadomo, że w takim czasie ani nie mamy możliwości, ani w sensie finansowym, ani czasu na to, żeby przeprowadzać ewentualne korekty finansowych uchwał. Generalnie staliśmy z kolegą Włodarczykiem na stanowisku, że jeżeli to jest święto państwowe, to wojewoda jako organ administracji państwowej powinien być inicjatorem zmiany atmosfery i sposobu obchodzenia tego święta. Wszystko jest uzależnione od tej decyzji. Jeżeli ta decyzja będzie w następnym tygodniu pozytywna, no to przystąpimy z werwą do organizowania tego. Głównym organizatorem będzie, realizatorem tego zadania będzie Dom Kultury Podgórze, zarówno na terenie dzielnicy 13, jak i na terenie naszej dzielnicy. Tyle na dzień dzisiejszy mogę powiedzieć. Dziękuję. Czy ktoś z państwa jeszcze zabiera głos? Nie widzę.
W związku z powyższym, wobec wyczerpania porządku obrad, zamykam 47. sesję Rady 2009. Dziękuję bardzo za uwagę.